To jest tak, że teatr się stał stacjonarny, jeżeli chodzi o budynki, ale nadal jest w pewnym sensie wędrowny, jeżeli chodzi o aktorów. Bo aktorzy zmieniają miejsca zamieszkania. Przez 2 lata nie widzisz tego, co się tam dzieje, tego zła, nazwijmy to wprost, a po 2 latach zaczynasz to widzieć. I jedyną radą na to jest rozpoczęcie czegoś własnego, własnych realizacji, własnych, nie wiem, no, górnolotnie mówiąc, marzeń albo aspiracji, albo ambicji, no nie wiem. W każdym razie postanowiliśmy zrobić coś takiego. Z rozkazu miłościwie napadającej najjaśniejszej królowej Karoliny wprowadza się z dniem dzisiejszym podatek od mądrości w wysokości 1 talara, płatny w kasie zamku do dnia 10 miesiąca. No. Teatr Rozrywki Trójkąt to jest taka formacja, którą założyliśmy z żoną mniej więcej 2,5 roku temu. No w tej chwili leci 3. sezon, właśnie się kończy. Zaprosiliśmy do współpracy kolegów, z którymi też kiedyś już graliśmy w Teatrze Lubuskim, na przykład Sławka Krzywiźniaka, Wojtka Czarnotę, Ludwika Schillera, naszego młodego kolegę nie z teatru, Mariusza Wasiewskiego, i razem z nimi produkujemy, no myślę, już 10. czy 11. spektakl w ciągu 2 lat. Większość z tych spektakli to są przedstawienia dla dzieci, ale nie wszystkie. No, też zrobiliśmy 2 przedstawienia dla dorosłych, w tej chwili przystępujemy do trzeciego, do realizacji. No i myślę, że się to będzie rozwijało równie pomyślnie jak do tej pory. W trakcie tegorocznego zielonogórskiego winobrania przedstawiliśmy 5 spektakli, które głównie były kierowane do dzieci. Ze względu na charakter imprezy i też mamy ich najwięcej oczywiście w repertuarze. Ja się zajmuję piosenkami i muzyką. Zresztą uwielbiam robić muzykę teatralną. Mam możliwość sobie poszaleć. Jeżeli nie mam jakiegoś dźwięku, nie potrafię go znaleźć w naturze albo w elektronice, to często zdarza się, że buduję jakiś instrument specjalnie po to, żeby on z niego wydobyć ten dźwięk. Mucha przed sądem to jest taki nasz wspólny projekt, bo pomysłodawcą był Sławek Krzywiźniak, a napisaliśmy autorski scenariusz. Czy ktoś z was rozpoznaje tę groźną osobniczkę? To była nasza największa produkcja, jeżeli chodzi o rozmiar sceniczny. Wprawdzie 3-osobowa, bo gra tam Ludwik Schiller i Sławek Krzywiźniak oprócz Beaty. I to była ostatnia taka duża produkcja, którą zrobiliśmy w naszym małym mieszkaniu. A to zrobimy sobie przerwę. Przerwa, przerwa. Najbardziej lubię przerwy. No to przerwa. Jest to taki spektakl, który myślę nadaje się doskonale tak samo dla dorosłych, jak i dla dzieci, bo dbamy o to, żeby w każdym spektaklu były te 2 warstwy. Prokurator Szerszeń! Żeby dorośli, którzy przychodzą z dzieckiem na spektakl, bawili się równie dobrze, a niejednokrotnie bywa to, że nawet lepiej. Bo... Nie no, słuchajcie, dajcie spokój, zadzwońcie później, ja też mam bardzo ważną sprawę, tak, do załatwienia, tak?
Kiedy graliśmy parę razy w Zielonej Górze Muchę przed sądem, to pamiętam, że bardzo chętnie nas odwiedzali lokalni członkowie Palestry, którzy mieli z tego naprawdę niezły ubaw. Pięknie mnie każdy człowiek, i mały, i duży, za mój wdzięk i noc wierny kochają panienki. Spektakl Dawno, dawno temu to jest taki troszeczkę zlepek różnego rodzaju wątków średniowiecznych. Od wczesnośredniowiecznych do późnośredniowiecznych. Tak jak stare wino, wiosna szumi w głowie. Słuchaj mnie dziewczyno, coś ci zaraz powiem. I jest oparty na, zarówno na legendach, jak i na historycznych postaciach. Mój jasny pan, zawisza czarny. Znany był w całym świecie z odwagi, mężności i honoru. Ale one generalnie są ze sobą wymieszane w takiej dosyć zabawnej konwencji, gdzie w karczmie spotykają się trzy postaci. To jest bezrobotny Giermek, karczmarka i taki rybałt z lirą korbową, który tam pogrywa sobie na tej lirze. I oni nawzajem prześcigają się w opowiadaniu sobie różnego rodzaju historii, w których się miesza fikcja z faktami, w których to całe średniowiecze jest pokazane od zupełnie innej strony, z innymi rozwiązaniami, z innymi puentami. Mamy okazję się dowiedzieć, że na przykład Zawisza Czarny spał na prawym boku, a kiedy się przewrócił na lewy, to miał koszmary. Zdarza się tam mnóstwo rzeczy. Spektakl jest bardzo dynamiczny, z dwoma smokami, jednym ziejącym ogniem, no tak, dymem bardziej powiedzmy, a drugim latającym nad głowami widowni. Zresztą ten spektakl w sezonie takim letnim jest grany głównie w okolicznościach przyrody takich zamkowych, gdzie wyjeżdżamy na imprezy typu rycerskiego. Nie jesteś moim przyjacielem, jesteś moim koszmarem. Przesadzili, że zawsze można na tobie polegać. No dobra, masz. Nie twoją, moją. Także ten spektakl, myślę, jest głównie adresowany do rycerzy i do ich dam, tudzież dzieci. Dzikus pozostanie dzikusem. Dlaczego nie mówiłeś prędzej? Próbowałem! Wyspa Piratów. Ci muszą wziąć sprawę w swoje ręce. Zaczyna się to od tego, że rzetelnie się przygotowujemy i na przykład przewalamy, nie wiem, 3-4 książki o piratach, historyczne, prawdziwe. I potem staramy się z tego zrobić coś, co troszeczkę, no bo to jest temat nie dla dzieci przecież, to jest o samych złoczyńcach. Natomiast ta legenda, romantyczna legenda piractwa gdzieś tam dalej pokutuje z tym morzem w tle i na skutek tego zrobiliśmy taki autorski spektakl. Trzech piratów, trzech kapitanów na jednej wyspie. Troszeczkę stara się przejąć dominację na tej wyspie i porządzić, wynajdując różnego rodzaju w pamięci, no, albo też w fantazji, wynajdując różnego rodzaju historie, żeby tym przytłamsić tamtych pozostałych. Drugi spektakl średniowieczny, czyli całkiem niedawno, czyli Mroki Średniowiecza, to nie jest jakiś przebieg dramatyczny, to nie jest historia o czymś, to nie jest w ogóle żadna historia. To są pojedyncze, malutkie scenki, które głównie są oparte o moje teksty, które pisałem przez całe lata do Radia Zachód. To się nazywało Mroki Średniowiecza i zwykle zawierało nagrania z XIII wieku i różne takie inne rzeczy, ale głównie o możnych tego świata. O klasie rządzącej, tak to nazwijmy, tak? O jej przywarach właściwie. To się nazywa aktualizacja danych osobowych do celów podatkowych. Także znajdziemy tam, nie wiem, króla Mordyka, znajdziemy Truksję Balwarską, królową i te wszystkie postaci, których oczywiście nie znamy z historii, ale my o tym tak mówimy, jakby to były istoty prawdziwe, historyczne. I idziemy tym razem w bardziej jarmarczny, kabaretowy klimat trochę, ale przy dużym aplauzie publiczności, bo to są takie rzeczy, no, o władzy generalnie. Z naszymi spektaklami jest tak, że spektakle tej klasy w teatrze realizuje zwykle cała armia ludzi. To są ludzie od logistyki, od wożenia różnych rzeczy, pracownie krawieckie, pracownie plastyczne, projektanci, no
bardzo dużo ludzi jest to zaangażowanych. To naprawdę kosztuje bardzo dużo pracy, bo komasuje się w nas cała ta praca, którą normalnie wykonuje kilkunastu ludzi, co najmniej. Także nieraz jest to praca do rana, nieraz jest to praca w nocy, nieraz jest to praca po prostu non-stop, ale myślę, że ona się bardzo, bardzo opłaca potem w sensie satysfakcji tego, z tego, co się robi, bo jeżeli widownia gdzieś tam zauważa to, przychodzi i mówi: o, fantastyczne kostiumy, albo o, to jest prawdziwy karabin, albo nie, sam go zrobiłem.